Witajcie, tutaj Wrona. Xavier. Ci maszyn, chyba tutaj będziemy musieli wejść. Słyszysz swoją kochaną kobietę? Jakieś pęknięcie tutaj może będzie, no nie wiem. Go, go, go. Tutaj byliśmy. Nie ma niczego do szukania. Pozostaje wrócić. Płacz kobiety słyszysz cały czas. Dlatego pójdę za tym płaczem. Może on cię poprowadzi do twojego przyjaciela? O, tutaj chyba nie byliśmy. Zobaczmy. A nie, tu byliśmy. Tutaj się, pamiętasz? Taki czerwony obraz zrobił. Na smrok. I szybko się zmyłeś stąd. Niepokoi mnie ta krew na ścianach. Lament kobiety wskazuje tutaj. Tak, ja się szybko zmywałem z tych stron. Sami wiecie dlaczego. Bo ja tutaj musiałem wtedy wrócić. O. No, masz jeszcze bardzo dużo oliwy. Chwilę w ciemności, a później znowu zapalę. A. Daniel bardzo spanikował, widziałeś to? Tak. Tak cały obraz się rozmazał. W ogóle jest mazgajem. Help me? Nie wiem, co on gada. Zawór zardzewiał. I teraz... Aha, w całość. Ale gdzie jest ostatnia część wiertła? Może pod skrzynkami, spójrz. A to jest zadeskowane, spójrz na deski. Spróbujemy przewiercić tam te drzwi. Chwilowo. Dobra. Tylko... Złóż to. Zatem przyświeć to. A tutaj jest ten, no. Ale mało oliwy. A mieliśmy w pewnym momencie całe. Co to jest? Dobra, nie wiem jak ty, ale moim zdaniem spadajmy stąd. Ty grasz. Wróć się do tamtych drzwi. Nie. Ja uciekam. Aha, mam butlę z chemikaliami, tak? Nie. Spróbuj otworzyć te drzwi. Kwasem. Mieszanka, a. Jeden z dwóch. Czyli masz jeszcze jeden składnik. Pozostał ostatni składnik zapałki. Uspokój się, Danielu. Dziękuję. Tak, jasne, ty byś się uspokoił, jakbyś widział pełno świeczek i wiedział, że coś może zaraz ci na plecy wyskoczyć. Chwilowo jestem w kropce. Już opanowałeś czytanie. Teraz... Tak? Jak tutaj znaleźć inne wejście? Mam może bardzo mało liczb. Jeszcze coś będzie, spróbuj poruszyć tymi skrzynkami. Nic. Albo tak jak było w pewnym momencie, pęknięcie ściany i zawalone skrzynkami. Tylko krew. Przestań płakać. Odwróć się. Po prawej, skrzynka.
to, nie to. Teraz po lewej. A, ja wiem. Połóż te chemikalia tam. Gdzie? Tu? No na dole, na dole. Tu gdzie masz gruz? Ale połóż na ziemię. Tak było. Musimy odnaleźć drugi skład. Oh man. Musimy zarobić pewnie ładunek wybuchowy i rozsadzić to całe miejsce. Chyba tylko by wystarczył rzucony kamień w to. Ja? Tak sądzę. Tylko trzeba to jakoś postawić. Być może zmieszać jeszcze z czymś. Moim zdaniem powinniśmy chwilowo stąd wyjść. Jak to z czasem? Dobra. Ale nie wiem dokąd iść. Jak zwykle zgubiliśmy się w pewnym momencie. Chyba do maszynowni. Nie wiem. Bo sam nie wiem dokąd. Dobra, może spróbujmy tak przejrzeć jeszcze raz ten pokój, który jest u góry tego holu. Spójrz, może nawet pod tymi schodami coś może być. Tutaj byliśmy, tu było z tymi ok. Nasze plecy. Być może powróciła. Powinny być na dole. Właśnie. Rozglądajmy się trochę tutaj. O. Mamy bardzo dużo tych krzesiw. Może zamiast teraz zapalania, może będziemy zapalać świeczki, które są po drodze. Będzie to ekonomicznie. Ukryte skarby? Nie. Po lewej jeszcze raz się tam przyjrzyj. Nie ma. Może winda działa już. W ogóle tutaj się nie rozglądaliśmy. Dobra, to jest bez sensu. Tutaj niczego nie będzie. W ogóle co nam napiszą w notatniku? Wiedziałem. Silnik do windy. No, na dole był. Dalej nie chcę ruszyć z jakiegoś powodu. Prawdopodobnie, że nie mam tych prętów, które są najprawdopodobniej w magazynie. O, Daniel tutaj, what is that? Powiedział, chyba to był on. Ciśnienie. Dobra, to niczego nie będzie. Musisz wszystkie rodzaje duszy do pióra wyrwalać. No, muszę. Będę się rozglądał tutaj, gdzie już byłeś. Bardzo lubię się rozglądać w grach. Właśnie. Musimy jednak wrócić do magazynu, tak jak mówiłem. Pokój badawczy, gdzie on będzie? Być może w gabinecie. Nie, może to warto powrócić do gabinetu znów? Nie, moim zdaniem nie warto. No, możesz sprawdzić. Chwilę się tylko porozglądam i potem będziesz mógł się tam porozglądać do woli. Halo, jest tu kto?
jakby ciebie usłyszał. No, trochę bym spanikował. A, gapię się w cegłę. Gorące kamienie. Z węgiel. Lub torf. I teraz. Byśmy siebie trochę niestety wysadzili. I to głupio. Dlaczego to nie chce działać? Chciałem użyć wiertła. No, nie chcę działać, ponieważ nie mam tamtych prętów włożonych. A gdybyśmy tylko jeden teraz włożyli tam. Nie wiem, sprawdź. Niepokoją mnie te dźwięki. Nie chcę marnować końcówki oliwy. Będę biegał po cienku. Albo? Tutaj. Różnica. W ogóle jak tam z czasem? O, końcówka dla mnie została. Tylko pozostanie mi... Spróbuj tam tą dźwignię przy... Tamtą drugą, po lewej. Coś blokuje. Bo ona już tam działa. To się tylko tam... Dziękuję. Ale dobra, no. Moim zdaniem... Żegnamy się w tym odcinku. Z tej strony Nevrona. Xavier.